Siemano, siemano wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj, jak widzicie, troszkę się tutaj pozmieniało, ponieważ jest to pierwszy odcinek tutaj z tego studia. Oczywiście nie miał to być pierwszy odcinek, ponieważ już pierwszy odcinek stąd nagrałem i pojawi się od 28, czyli za 3 dni. Tam, że jeszcze raz będę gadał o studiu, po prostu dzisiaj już nie będę o tym gadać. Tam będzie wszystko powiedziane jeszcze raz. W dzisiejszym odcinku, tak jak mogliście zauważyć po tytule, sprawdzimy sobie wasze TikToki do mojej nuty. Ponieważ obiecałem, że to zrobię, też pisaliście mi, kiedy to w końcu będzie, kiedy co tam. No więc uznałem, że dzisiaj jest idealny moment na to, żeby nagrać, bo akurat nie mam na dzisiaj filmu. Spokojnie, fabułka dalej będzie się toczyć. Jutro wlatuje kolejny odcinek, od jutra już mamy, w sumie od dzisiaj mamy już daily. Dzisiaj wlatuje film, jutro będzie film, pojutrze będzie film, teraz już lecimy daily. Oczywiście może się czasem zdarzyć, że nie będzie filmu, ale planowo jest robienie dalej, prawda, daily. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy teraz codziennie. Dodatkowo zapraszam was na wszystkie moje socialki, czy typu, nie wiem, Instagram, zapraszam na TikToka, na którym dzisiaj zresztą będziemy, więc tu możecie sobie, prawda, bić na tego, na ten profil, zaobserwować mnie. Prawie mamy 30 tysięcy obserwujących, więc idziemy jak burza. Mój cel na ten rok to 1 000 000. Nie no, nie wiem, kurczę, czy to się uda, może być ciężko, ale nie mówmy nie, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Zapraszam również na ShopShop, tam możecie sobie kupić bardzo fajne koszuleczki, bardzo fajne różne inne rzeczy, wbijcie po prostu link w opisie, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Problem jest taki, że mógłbym, prawda, wchodzić sobie tutaj w powiadomienia, gdzie co chwilę mi przychodzi jakieś powiadomienie, kliknąć sobie tutaj, prawda, wzmianki i patrzeć tutaj, co jest, ale tutaj poza wzmiankami, na których, do których jakby, poza wzmiankami waszymi do moich, do TikToków od z mojej nuty, są różne wzmianki różne w komentarzach i są różne, na przykład, nie wiem, to zapewne nie jest nawet... Nie będę takich TikToków sprawdzać, bo po prostu bez sensu, nie o to chodzi, sprawdzamy TikToki, które są pod moją nutę, żeby to sprawdzić, żeby to jakby zwęzić, żeby mieć pewność, że trafią na TikToka z moją nutą. Wchodzę sobie na TikToka, którego nagrałem duet do Milki, w sumie Milki nagrała jako pierwsza to i tutaj mamy 208 filmów, które dzisiaj sobie, prawda, z grubsza przejrzę, raczej 200 filmów nie przejrzę, bo to jest strasznie dużo, ale postaram się przejrzeć ich jak najwięcej po prostu, więc wiecie co, ja po prostu zrobię tak, że po prostu od góry do dołu będę chyba iść po prostu po kolei i zobaczymy, co się wydarzy. Zacznijmy, no to zacznijmy od pierwszego, czyli to jest mój TikTok. Dobra, nie będę tego oglądać, bo wy też to widzieliście, na pewno ja to widziałem. Wszystko super, tu jest TikTok Milki, to już możemy obejrzeć. Miała szare ciuchy, ale włosy koloru blond. I wiedziałem, że to musi być to. I wiedziałem, że się zmieni. To jest mój ulubiony TikTok. Do mojej nuty. Niech ta chwila tak do końca trwa. Chcę powtórzyć tą historię jeszcze raz. Ej, 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 ale czemu tylko raz? A może dwa. Dobra. Następny TikTok, to oczywiście TikTok Milki, prawda, klasa sama w sobie, ale Milki się zna na rzeczy, widzimy, patrzymy teraz na TikToki od widzów. Moim marzeniem jest, żeby ktoś założył fanpage o mnie, nie zmuszam. Okej. Elo mordo, poduszka chyba to jest to od Rembola. Okej. I tu się nic nie dzieje chyba więcej, dobra, to nawet nie będę tego oglądać, po prostu jest ten. Ogólnie jeśli chodzi o założenie fanpage'a, najpierw trzeba coś robić w internecie, żeby ktokolwiek mógł zrobić o tobie fanpage, bo inaczej nie ma po prostu co wrzucać na ten fanpage. Ale oczywiście życzę powodzenia i mam nadzieję, że kiedyś będziesz miała swój fanpage. Miała, bo Oliwia. Dobra, lecimy do następnego TikToka, uwaga. Pewnego dnia poznałem ją. Czy to jest po prostu jakby ujęcie z mojego teledysku i nic więcej? I wiedziałem, że się zmieni coś. Okej, no ujęcie, no ale dam lajka. Dobra, dalej. Pewnego dnia poznałem ją. Okej. Miała szare ciuchy, ale włosy koloru blond. I wiedziałem, że to. I te polskie znaki, których nie ma. I wiedziałem, że się zmieni coś. Wspólny zachód słońca. Niech ta chwila tak do końca trwa. Dobra, to też jest jakby dodane napisy. Aha. Tylko raz. A może dwa. Ogólnie jest masa TikToków takich w ogóle, gdzie są jakieś moje nagrania z Instagrama, jak ja na przykład mówię o tym, że słuchajcie widzowie, ale się nie wyspałem, coś tam, a później widzowie usuwają ścieżkę dźwiękową i dają napisy takie, że straciłem kontakt z Milki, coś tam i wy tak to nakręcacie, to jest po prostu, to jest przerażające, mnie to przeraża. Lecimy dalej. O, to jest pierwszy odcinek w ogóle z Milki, tam był w tle. Dobra. Miniatura, która chyba najlepiej siadła. Prawie, znaczy może nie najlepiej, ale bardzo dobrze poszło. Powiedz mi tak. Chcę powtórzyć tą historię jeszcze raz. Ej, 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 ale czemu tylko raz? A może dwa?
Trochę tych filmów było, no, skurczę, powiem wam, że jestem dumny z tego, jaka historia się stworzyła z tych filmów, nie, że jest ta fabułka i tak dalej, a to dopiero początek, ponieważ dzisiaj 25, a tak wam tylko powiem, że 27 wlatuje film, który wydaje mi się, że bardzo dużo zmieni i czekajcie, ustawcie sobie budziki na 27, bo to, co się będzie działo wtedy, to jest w ogóle... Przerasta wasze pojęcie, mówię wam, rozgramiamy wtedy i wam się bardzo spodoba ta informacja, którą wam przekażę 27, będzie zacna. Może niektórzy się mogą domyślać, niektórzy nie, zobaczymy. Tu już lajka dałem, bo tu już chyba wcześniej byłem. O, tu tego nie widziałem. Miała szare ciuchy, ale włosy koloru blond. I widziałem, że to musi być to. To było z podróży do... na Mazury chyba. Wspólny zachód słońca. Niech ta chwila tak do końca trwa. Chcę powtórzyć tą historię jeszcze raz. Ej, ale okay. Czemu tylko raz? A może dwa? No masa tych filmów jest. W każdym razie, ogólnie TikToki wszystkie opierają się na tym samym, ale bardzo fajnie. Ja liczę, że w końcu będzie jakiś TikTok, gdzie będę widział tego widza faktycznie. Wiecie, że ktoś po prostu weźmie ten instant zatańczy. To kurde, już nie mogę doczekać, bo wiem, że są takie TikToki, bo gdzieś... TikToki, bo widzicie się gdzieś obiły o oczy, ale nie pamiętam wszystkich. Może mam nadzieję, że jest ich więcej. Dobra, dalej. Miała szare ciuchy, ale włosy koloru. Ciągle Emilka na każdym ty... O, jestem ja. Są miniaturki oczywiście. Jest nasz duet. Jest kawałek teledysku. Niech ta chwila tak do końca trwa. Chcę powtórzyć tą historię jeszcze raz. Ej, ale czemu? Dobra, ogólnie opiera się to ciąg na tym samym. Dobra, o kurde, dobra, Paweł z Mają. Miała szare ciuchy, ale włosy koloru blond. O, Wojtek z Kasią, dobra. A, i to będą tak po prostu screen... chce lecieć? Aha, no dobra, lajek lecę dalej. O kurde, jakie stare zdjęcie. Ej, te włosy były fajne. Znaczy, tutaj akurat wygląda to średnio, ale tutaj jakbym je miał lekko skrócone. Ja chciałbym strasznie wrócić do tego. Ja w ogóle robię w czapce, bo to, co się tutaj dzieje u mnie na głowie, to jest po prostu tragedia. Ja mam, nie umiem ułożyć tych włosów, bo one właśnie już są dosyć długie. Ale właśnie chcę je zapuścić znowu, żeby mieć coś tego typu. Tutaj tylko może nie aż tak długie, ale póki co, czyli teraz będzie bardzo często będą odcinki z czapką, bo po prostu muszę zapuścić włosy, nie chcę mi się ich układać za każdym razem do nagrania odcinka. Jest masa takich komentarzy. Przepraszam też, że w ogóle nie odpisuję na dużo komentarzy, ale po prostu jest ich za dużo i jak ja bym raz odpisał, to jest tragedia. Jeszcze na TikToku wy zdajecie na przykład, piszecie komentarz taki: czy idol odpowiada? No to nie odpowiadam wtedy, bo po prostu nie chce mi się odpowiadać, bo co ja mam wam napisać, tak? Bez sensu, więc po prostu nie odpowiadam na te komentarze. Oczywiście czytam, rozdaję lajki, wiem, co piszecie w komentarzach i tak dalej, ale rzadko kiedy odpisuję, bo po prostu zazwyczaj nie ma po co odpisywać, wiecie, o co chodzi. Uwaga, wczoraj na wycieczce widziałam Milki w Krakowie, napiszcie w komentarzu Milki, a przy... O kurde. Dobrze, zobaczymy, czy Milki to widziała. Nie widziała. No ale to jej przekażę, jak będę miał wolną chwilę. Dobra, dalej. Wojan, moi obserwatorzy. Nie rozumiem. Aha, kocham Wojana, ale moi obserwatorzy są lepsi, okej, okay, że w sensie, że wybrała swoich obserwatorów niż Wojana. Już odwalił od fejmu, ale dobra. Dalej. Żartuję oczywiście. O, i widzicie kolejna nazwa, Szczypson przez 2N2. I wiecie, i... Jak jest Szczypson przez 2N1, Szczypson przez 2N2, Szczypson przez 2N3 i takie tam ten, no to jak dla mnie w ogóle nie rozróżniam tych kont, bo są wszystkie identyczne, wiecie, nie jestem w stanie, są za mało charakterystyczne te nazwy, o. Dobra, Milki przy swoim stanowisku. I wiedziałem, że to musi być to. I wiedziałem, że ja. Miniaturka. Niech ta chwila tak do końca trwa. Chcę powtórzyć tą historię. Okej. Pewnego dnia poznałem. O, tu jest jakiś duecik w końcu coś. Ale ściągnie maskę? Ja to widziałem, a widziałem już to. No ta. To mi się przypomniało, że już to widziałem. O kurde, kolejna maska. Ja tego... Nie no, pamiętam to. Coś... oglądałem to całe. Jeszcze jedna maska będzie? Ej, ale czemu tylko raz? Albo nie. To nie wiem, może jakiś inny też widziałem, ale to też widziałem, bo widzę, że lajka już rozdałem, nawet komentarz napisałem. Napisałem. Dobra, to jest ujęcie z... O! W końcu, to jest jeden z tych TikToków. Hej tu Marta. No, hejka. No i to są TikToki, takie coś powinniście nagrywać, ja właśnie na coś takiego liczyłem, na jakieś, wiecie, jakieś tańce, hulańce i tak dalej, żeby po prostu, żebym mógł zobaczyć was, a nie ten, bo...
Bo widzicie, widzowie, ja to, na przykład wy mnie widzicie za każdym razem, ale ja was w ogóle nie widzę. I to jest właśnie jeden ze sposobów, w których mogę was zobaczyć i mogę zobaczyć tutaj, prawda, Wickę. I już wiem, jak wygląda Wicka, już wiem, że kto to jest. I teraz jakbym ją gdzieś zobaczył, to bym powiedział: ej, kojarzę cię z TikToka, że tam nagrałeś do mojej nuty i tak dalej. A tak, to widzicie, jesteście, widzowie, dla mnie, no nie znam was, nie widzę was. Pewnego dnia poznałem ją. Co tu się dzieje? Miała szare ciuchy, ale włosy koloru blond. I widziałem, że to musi być to. Co to jest za jakiś... To jest do malowania ust, czy co? Nie wiem, zostawiam lajka i uciekam. Dobra, znowu widzę siebie, więc skipuję. Widzę Julię Żuga i Monikę, więc chyba zaraz skip. O! Znowu jakaś Wicka. Jeśli to widzisz, skomentuj, proszę. Skomentowałem. No i tu jest znowu fajnie, bo widzę znowu Wickę, nie? No nie widzę z twarzy, ale przynajmniej widzę, że jest, no. O! To jest pod moją nutę, czy nie? Niech ta chwila tak do końca trwa. Chcę powtórzyć tą historię jeszcze raz. Ej, ale czemu tylko raz? A może dwa. Dobra, to było do mojej nuty, okej. Bardzo fajnie, aż zostawię komentarz. Emotki. Bardzo fajnie. Tu jest narysowany. Dlaczego jestem taki gruby? Czy nie? Czy ja tam leżę na czymś? A, na jakimś lizaku, czy co to jest? A toster to jest! Dobra, fajny rysunek, podoba mi się. O! Znowu! No i to już jest lepiej, bo widzę was. Czemu tylko raz? A może dwa? Jest tego masa, ja nie wiem, ile już tego przejrzałem, ale może zjadę jeszcze na sam dół, może coś na dole jest. Tutaj byłem, ja po prostu tak zjadę i będę klikać tylko te, gdzie są widzowie, o! Pewnego dnia poznałem ją. No i super, i znowu! Zostawiam oczywiście komentarz. Może przepraszam, że nie obejrzę do końca, ale po prostu już mi ryje beret moja muzyka, nie? O, znowu jest, ale to widziałem już. To widziałem. O, jest, ja w ogóle nie zauważyłem, że ma na policzku mnie narysowanego. O kurde, teraz to widzę dopiero. Dobra, o, jest znowu, dobra, jest tego więcej. Oczywiście like, komentarz. A, nie mogę komentarza zostawić. Super, super. Zostawiłbym komentarz, ale no się nie da, będzie są wyłączone. A tak swoją drogą, to ostatnio zareklamowałem na moim TikToku TikToka mojej siostry i jej zbanowali konto. Szkoda, ale jak będzie tylko jakaś możliwość, żeby miała konto, to oczywiście was poinformuję i stworzę jej konto i będzie super fajnie, ale to muszę przekminić, jak to zrobić i tak dalej. Ale no póki co nie ma tego konta, którego miała. O, tu jest TikTok, też to widziałem już. Wicka zrobiła z duet do Milki. Bardzo fajny TikTok. O, tu jest więcej, dobra. Duna nota Filip w sumie jak każda. No. Purco ograniczę dostęp do komentarzy. O nie. Szkoda. Dobra, tu. Ej, dobra, są takie TikToki też, kurczę, gdzie wydajecie. Dobra, super. Dobra, oczywiście, że daję ten. Kolejny, dobra. Zostawiam oczywiście. Przepraszam, że tylko emotki, ale po prostu jakbym za każdym razem miał coś pisać od siebie, to po prostu tragedia. Tutaj też już zostawiłem, dobra. Czy jest coś jeszcze? Jest, są jeszcze. Dobra, to widziałem. To też widziałem. Tak, dobra. Dobra, dobra. Ej, tu na dole ile jest tych TikToków z wami? Dobra, super. Mógłbym to zrobić już poza odcinkiem, ale chciałem, żebyście się pojawili na odcinku, żeby nie było, że nie pokazałem. Więc na szybko teraz pokazuję sobie, oczywiście przejrzę te TikToki jeszcze poza, ale tak, żeby was docenić, że jesteście na odcinku, to po prostu zrobię to teraz na odcinku jeszcze na szybko, żebyście byli widoczni. O nie, nie ma... A może, można skomentować? Nie, nie mogę, jest ograniczenie. Obejrzę sobie oczywiście poza... Jezu, ile tego jest. Dobra, to tak po prostu zjadę i po prostu sobie poprzeglądam jeszcze poza, dobra? Ale jest tego trochę tutaj jeszcze. Dobra, w każdym razie... Dobra, jeszcze zostawię kilku osobom. Dobra, tu... Mogę zostawić... Komentarz mogę zostawić. Siema, wiecie, jak mam na imię? Nie mam pojęcia. Dobra, już kończę. Musimy zakończyć ten odcinek w końcu, ale chcę wam poświęcić trochę uwagi też w tym. Dobra. Tyle.
Przejrzę sobie TikToki oczywiście jeszcze poza, nagrywajcie dalej, będę sobie oczywiście patrzeć i tak dalej. Najlepiej jak będziecie nagrywać do dźwięku właśnie pod TikTokiem Milki, czy wejdziecie do mnie i tam po prostu klikniecie w ten dźwięk, który Milki wgrała. Wtedy najłatwiej jest to wszystko skumulowane w jednym, a jak tam dodajecie swój dźwięk, to później mi to pokazuje się w zmiankach, gdzie jest jakby robicie wzmianki o mnie w komentarzach, w jakiś pod innymi TikTokami i tak dalej, jest straszny, tam się ciężko dostać do tego. A jeśli chodzi o ten dźwięk od Milki, to zawsze przynajmniej mam pewność, że to jest wszystko w jednym miejscu. W każdym razie na tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za wszystkie TikToki, które nagraliście. Bardzo przyjemnie się ogląda. Widzimy się na kolejnym odcinku, znowu może z przeglądania TikToków. Może kiedyś jeszcze coś takiego będzie, jak wypuszczę jakąś kolejną nutę. A to już możliwe, że całkiem za niedługo będzie kolejna. W każdym razie na dzisiejszym odcinku to tyle. Widzimy się jutro, od jutra zacznie się dziać. Jutro już jest bardzo fajny odcinek. Pojutrze to jest w ogóle petarda, a po pojutrze to wam rozgromi łeb. Dobra, widzimy się następnym razem. Pozdro, cześć. Pa, pa.